kochani, tu Dorota i witam was gorąco na kanale Dorota's Freaks. Jest to kanał, na którym ja głównie maluję, głównie siebie, a wy to głównie oglądacie. Ale też komentujecie, lajkujecie, no i oczywiście, jeśli wam się podoba, to subskrybujecie mój kanał i klikacie dzwoneczek. A dzisiaj kontynuujemy serię Malarstwo w makijażu, ale troszeczkę inaczej. Inaczej przede wszystkim dlatego, że sięgnęłam po artystę bardzo współczesnego, podejrzewam, że nawet mojego prawie rówieśnika. I bardziej niż odtwarzałam jego dzieło, to inspirowałam się jego stylem. Oczywiście daleko mi do pierwowzoru, do ideału, ale wiecie, jaka jest koncepcja tej serii. Tak jak mówię, nie sięgnęłam tym razem po klasyka, ale Dominik, wierzę, że kiedyś tym klasykiem będziesz. Sięgnęłam po artystę, którego zarekomendowało mi któreś z was, to znaczy moich widzów. Nie umiem niestety dotrzeć do tego komentarza, w którym ta rekomendacja była poczyniona, ale wiem na 100%, że to wy mi go poleciliście. A mówię o Dominiku Jasińskim, polskim artyście, który aktualnie tworzy i mieszka w Portugalii. Tworzy bajeczne, magiczne portrety, w których zawsze pojawia się dużo koloru, i prawie zawsze pojawiają się kwiaty. Kwiaty malowane właśnie w taki miękki, secesyjny sposób, bardzo mi to odpowiada i po prostu mnie styl Dominika Jasińskiego totalnie wciągnął. I tak jak mówiłam, nie inspirowałam się konkretnym jego obrazem, a zaczerpnęłam inspiracje z kilku i tak naprawdę najbardziej inspirowałam się jego stylem. A przynajmniej podjęłam tę próbę. No nic, kochani, wiecie, że jak gadać mogę długo, ale nie o to tu chodzi. Zaczynajmy malowanie. Dzisiaj bardziej niż w rolę makijażystki wcielam się w rolę malarki, nazwijmy to po imieniu. W końcu maluję farbami, prawie wyłącznie farbami, ponieważ używam też kilku kolorów, korektorów, takich tłustych, krejących korektorów, po to, żeby nadać taki wstępny zarys mojej twarzy. Teraz widzicie, jak wykonuję szkic kwiatów, ale zaraz zobaczycie, o czym mówię. A wynikało to głównie z tego, że aby uzyskać takie kolory farby, musiałabym ich faktycznie sporo namieszać i byłoby to dużo trudniejsze niż sięgnięcie po prostu po taki tłusty produkt, który później przypudrowałam i mogłam spokojnie na nim malować dalej farbami wodnymi. Jak widzicie, teraz wykonuję takie charakterystyczne zacieki, ponieważ taki właśnie element występuje u Dominika Jasińskiego. Bardzo mi się zresztą on podoba. Na pewnym etapie właśnie tworzenia obrazu on wypuszcza kilka takich kropli, żeby spłynęły, i potem wkomponowuje to w cały obraz. Myślę, że najważniejsze rzeczy, które potrzebne są do zrozumienia tego, co się dzieje na ekranie, już wam powiedziałam. Do tego filmiku, do montażu tej części tutorialowej podeszłam nieco inaczej niż zwykle. Zmontowałam to szybciej, bardziej dynamicznie i tak wydaje mi się, że dobrze się to po prostu będzie oglądało. Dlatego zostawiam was z muzyczką i polecam, żebyście po prostu zobaczyli sobie, jak powstawał ten obraz na mojej twarzy. Plama za plamą i powstanie coś ciekawego. Ja się na razie jeszcze nie żegnam. Do zobaczenia za chwilkę. Teraz mogę się już z wami naprawdę pożegnać. Napiszcie koniecznie, czy wam się podobało i jakie są wasze pomysły na może jakąś nową serię. Jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia już niebawem. Buźka!